Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik o najprostszym serum z witaminą C, jakie możecie sobie wyobrazić. I dokładnie też z tego powodu nie miałam w planach nagrać taki filmik, jednak bardzo mnie o to prosiliście, więc pomyślałam, że jeżeli naprawdę Was to tak bardzo interesuje, również jesteście takimi fankami minimalistycznej pielęgnacji jak ja, to nagram Wam właśnie kilka takich filmików i zacznę właśnie z tym najprostszym serum z witaminą C, ponieważ to serum tak naprawdę jest dla każdego, ponieważ witamina C jest przede wszystkim bardzo silnym antyoksydantem, rozjaśnia koloryt skóry. Jeżeli walczymy z jakimiś przebarwieniami, to serum jest naprawdę idealne dla nas. I też obojętnie, czy mamy cerę suchą, czy cerę tłustą, szczególnie też cera naczynkowa bardzo polubi to serum, ponieważ witamina C wzmacnia właśnie naczynia krwionośne, wzmacnia również siatkę kolagenu, ma naprawdę same dobre właściwości, jest dość tanim składnikiem i naprawdę łatwym w użyciu. I tak naprawdę można to serum używać też bez ograniczenia wieku. Mogą stosować to serum zarówno 18, 20, jak i 40, 50 i tak dalej, bez ograniczenia. Ja to serum zaczęłam stosować mając mniej więcej 23 lata i w tym roku przekraczam magiczną 30 i wciąż wracam właśnie do tego serum i próbowałam różne jego formulacje. Próbowałam wzbogacić to serum różnymi składnikami, albo żeby właśnie wzbogacić to serum, albo żeby polepszyć penetrację skóry. Jednak właśnie zawsze miałam jakieś ale i zawsze wracałam do tej naprawdę najprostszej, minimalistycznej jego formy i dlatego tą właśnie mogę z czystym sumieniem Wam polecić. Więc jeżeli Was interesuje, jak takie serum wykonać, pokazuję to w drugiej części, to zapraszam Was do oglądania, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Jedyne, co potrzebujemy do wykonania takiego serum, to jest woda destylowana lub woda do iniekcji, którą ja tutaj mam. Taką wodę możecie kupić w aptece. W uproszczeniu woda do iniekcji jest po prostu jeszcze lepszą, czystszą wodą niż woda destylowana, ponieważ musi spełnić jeszcze szereg innych wymogów, ponieważ nadaje się do zastrzyków. I oczywiście kwas askorbinowy, witaminę C, mój pochodzi akurat z mazideł. To jest taki proszek. No i oczywiście buteleczkę, w którym będziemy przechowywać nasze serum. Ja tutaj zamiast zwykłej nakrętki mam jeszcze pipetkę, ponieważ takie wodniste sera najchętniej używam właśnie pipetkami. Nie lubię ich używać jedynie w takich olejowych serach, ponieważ wtedy te pipetki się bardzo łatwo zapychają i trudno je wyczyścić, a tutaj świetnie się sprawdzają. Ale jeżeli macie po prostu zwykłą nakrętkę, też jest wszystko w porządku. Ja tutaj mam jeszcze taką wagę, która mi pomaga w odmierzaniu. Ale to nie jest konieczne, wystarczą Wam tak naprawdę też po prostu takie łyżeczki miarowe. Oczywiście przed rozpoczęciem musimy się upewnić, że wszystkie nasze urządzenia są naprawdę czyste, na przykład tak jak buteleczka, pipetka, łyżeczki, że są wyparzone. Możemy je również po takim wyparzeniu zdezynfekować takim płynem do dezynfekcji, też jest dostępny w aptece. Ja właśnie bardzo chętnie go używam w tym celu. Oczywiście musimy mieć czyściutkie ręce i możemy zacząć. Ja do mojego serum nie dodaję żadnych konserwantów, a witamina C potrafi być naprawdę bardzo niestabilna, więc nigdy nie robię większej ilości niż 10 ml. I oczywiście wszystko przechowujemy cały czas w lodówce. Więc po prostu włączam wagę, postawię na nią buteleczkę i wyzeruję. Oczywiście możemy wszystko przyrządzić w zlewce i później przelać do buteleczki, jednak dla mnie to nie jest praktyczne, ponieważ witamina C nie rozpuszcza się od razu, a ja lubię tą buteleczką po prostu później troszeczkę potrząsnąć, żeby ta witamina C właśnie dobrze się rozpuściła. Więc teraz po prostu wleję do buteleczki zawartość. Jednym z największych plusów takiego serum jest to, że nie musimy być dokładni, jeśli chodzi o wymierzanie składników, ponieważ witamina C działa przy stężeniu od 5 do 20%, więc jeżeli zaczynamy z takim serum, to trzymamy się bardziej tych 5%, a z czasem możemy sobie zwiększać. Ja robię sobie tak mniej więcej 15% serum, czasem troszeczkę wyższe. I chętnie sobie pomagam takim papierkowym lejkiem, który sobie wcześniej przygotowałam, żeby po prostu lepiej mi się tutaj ta witamina C wsypała do środka. Ponieważ tą łyżeczką jest ciężko. No i teraz po prostu sobie dodam witaminy C. Tak, żeby uzyskać mniej więcej 15% stężenie. Więc to będzie na tak 10 ml wody mniej więcej 1,6, 1,7.
Udało mi się wsypać dokładnie 1,7. Wagę już mogę wyłączyć. I teraz złożę sobie pipetkę. Zakręcamy buteleczkę. I teraz przez chwilkę potrząsamy butelką, żeby witamina C rozpuściła się dobrze w tej wodzie. Po czym buteleczkę wstawimy do lodówki i najpóźniej na następny dzień to serum jest gotowe do użycia. Przez pierwszy tydzień takie serum używamy dzień w dzień, najlepiej rano pod filtr, a już później używamy takie serum co drugi, trzeci dzień, ponieważ witamina C kumuluje się w skórze, więc później już po tym tygodniu, jeżeli zużyjemy taką buteleczkę i chcemy to serum zrobić sobie ponownie, możemy zrobić sobie właśnie porcję o połowę mniejszą i dlatego bardzo lubię właśnie tą wodę do iniekcji, ponieważ tutaj mamy właśnie odmierzone 5 ml. Jeżeli chcecie wzbogacić troszeczkę takie serum, możecie taką kapsułkę z witaminą E przekuć sterylną igłą i wlać zawartość do buteleczki. Ja witaminę E jednak nie lubię dodawać do takich wodnistych serum, wolę witaminę E dodawać do takich bardziej olejowych formulacji. Tam mi się to najlepiej sprawdza, więc to serum pozostawiam po prostu właśnie w takiej czystej formie. Mam nadzieję, że mój prosty przepis Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!